Jak się nazywasz, skąd i kiedy przyjechałeś? Ja nazywam się Mariusz Sobczyk, przyjechałem, obecnie mieszkam właśnie w Tomaszowie Mazowieckim, także stamtąd przyjechałem. A jakie było trzecie pytanie? Zaraz do tego dojdziemy. Ja nazywam się Dawid Maron, przyjechałem z Warszawy, bo jestem z Warszawy, tylko że z Zawisły, tam to już Azja chyba. No i co mam jeszcze powiedzieć, że co? Aha, jestem pod... Dzisiaj przyjechałem, o 11. A ja jestem Dominik Głowacki z Hyper Plus, też przyjechałem rano z Żyrardowa. Na poły z Łodzi, na poły z Żyrardowa, tak. Okej, no dobrze, no to powiedzcie mi, po co przyjechaliście? Na Pixel Heaven oczywiście. Co chcesz zobaczyć na Pixel Heaven? Wszystko właściwie, tak? Ja bardzo lubię retro granie, także mam duży sentyment do tego typu produkcji. Dlatego też tutaj przyjechałem. Byłeś na scenie Amigowej albo jakiejś innej 8-bitowej? Właściwie to nie, ale... A jaki miałeś pierwszy, pierwszy komputer? Pierwszy komputer? To był PC niestety, ale wcześniej miałem Pegasusa i to była moja właściwie taka pierwsza przygoda z grami. Wielka miłość do Pegasusa. Odstawię kawę. Do Pegasusa, tak. Niestety nie do Nintendo, do Pegasusa. A ty powiedz proszę, jaki miałeś pierwszy komputer i po co przyjechałeś na Pixel Heaven? Ja na Pixel Heaven przyjechałem z takich totalnych powodów nostalgicznych. Kocham retro i wychowałem się na tych rzeczach. Mój pierwszy komputer to ZX Spectrum 48K, Gumiak sławny. Doskonały, miałam. Rewelacja. Moje pierwsze początki programowania w Basicu to też ta maszyna, potem Commodore 64, Assembler zakochany w kodzie maszynowym i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie no, to są dla mnie takie nostalgiczne powroty, które uwielbiam i myślę, że to nie pierwsza impreza tego typu, na której będę. I myślę, że jeżeli Pixel Heaven będzie za rok, to na 100% się pojawię, to jest pewne. Mam nadzieję, na razie się dobrze zapowiada, jest dużo ludzi. A ty, słucham cię. A ja przyjechałem na Pixel Heaven generalnie po to, żeby się dowiedzieć od moich mądrzejszych i starszych kolegów, jak to wyglądało kiedyś, bo wiedzą ode mnie więcej, oczywiście tylko z racji wieku. A drugim faktorem, dlaczego tutaj przyjechałem, to Indie Basement, czyli sektor gier niezależnych, którymi się zajmuję na co dzień. Pisząc na portalu Indie World, chciałem zobaczyć, jak wypadną rodzimi twórcy i jakie gry pokażą. Znakomicie, też nie możemy się doczekać, kiedy to zobaczymy. Czy o coś jeszcze mogłabym was spytać? A tak, właśnie, wy jesteście podcastem, tak? Robicie podcast? Ja lubię podcast. Ja lubię podcast. To jest podcast portalu padtv.pl i to jest podcast typowo gra. Generalnie ukazuje się cyklicznie, co tydzień. Na razie to się wszystko dzieje tak, jak trzeba. Nie robimy takich luk, nie puszczamy takich miesięcy nienagrywania, nie robimy czegoś takiego. W każdym razie staramy się dostarczać co tydzień jakiś ciekawy temat do dyskusji. Co było ostatnio? Ostatnio było E3. E3, bo to jesteśmy na czasie, więc E3 było ostatnio. Rozmawialiście o konsolach, o grach? O tych zapowiedziach makabrycznych, które były w trakcie E3? Generalnie rozmawialiśmy o tym, co widzieliśmy przez pierwszy dzień targów E3, czyli podsumowaliśmy sobie pierwsze cztery konferencje, te najważniejsze, Microsoft, Ubisoft, EA i Sony. I staraliśmy sobie jakąś analizę zrobić tego, co się wydarzyło i opowiedzieć to naszym słuchaczom, więc to generalnie było takie nasze rozkminianie, że tak powiem kolokwialnie, i tego, co tam się działo w tych pierwszych 12 godzin tych targów. No i myślę, że to całkiem fajnie wyszło, nasi słuchacze są zadowoleni z tego odcinka, jak zawsze zresztą. Gratulujemy, dziękujemy i mamy nadzieję się jeszcze usłyszeć. Miłej zabawy.